Katarzyna Kutek-Sławiak, kierownik kierunku nauki o rodzinie. I Dobry. wykorzystując, chciałabym poprosić panią rektor o kilka zdań wspomnienia, jak to z naukami o rodzinie było, bo musicie państwo wiedzieć, że to pani rektor, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jest matką naszego kierunku, pomysłodawczynią, wykonawczynią i no, taką dobrą duszą tego kierunku, który od... Właśnie pani rektor, miałam problem, żeby zliczyć. 15 lat my już mamy? No, mamy kawał czasu, powiem szczerze, ale 15 tak, myślę, że jak najbardziej. Ruszyliśmy 15 lat temu skromnie na Wydziale Teologicznym. To było w ten czas, no, powiem szczerze, że wydarzenie, ponieważ nazywano, jak usłyszano, że coś takiego chcemy utworzyć, to usłyszeliśmy, że to jakieś takie dziwne, fikołkowate kierunki będą. Inny sposób myślenia, poza tym o rodzinie praktycznie wydaje się, że po co taki nowy kierunek, jak nauki o rodzinie wówczas, ale i dzisiaj jest takie myślenie, z przykrością muszę powiedzieć, ponieważ wychodzi się z założenia, że przecież mamy wiele nauk, które o rodzinie mówią. I to jest prawda, bo i mówi statystyka, i mówi pedagogika, i mówi psychologia, i mówi historia, i nauki medyczne opowiadają nauki o mediach. No, proszę państwa, właściwie tego byśmy nie dotknęli, to jest o rodzinie. Natomiast trzeba przyznać, że brakowało właśnie takiego kierunku interdyscyplinarnego, który by te wszystkie treści spinał, żeby można spojrzeć było na rodziny całościowo, komplementarnie, a więc żeby się wypowiedział i socjolog, i wypowiedział się lekarz, i wypowiedział się pedagog, i wypowiedział się teolog, i wypowiedział się filozof, wypowiedział się etyk i tak dalej, i tak dalej. Początki były trudne, ale potem ruszyło bardzo, w Polsce też ruszyło, nie tylko u nas. Te studia zaczęły się rozwijać i było bardzo duże zainteresowanie studentów. Gorzej było, proszę państwa, z tym, żeby przełamać mentalność pracodawców, ponieważ mieliśmy problemy z realizacją praktyk, ponieważ nikt nie rozumiał, a co to taki twór jakiś, taki dziwny student, to wszystko się uczy, czy aby na pewno nie znaczy to, że nic. Dzisiaj po upływie tych 15 lat absolwenci są mile widziani, tak jak na wielu kierunkach. Ja tutaj wzmacniam to, czuję się jakoś wywołana do tablicy, bo to moje serce jest u początków, a więc właśnie związane z naukami o rodzinie, ale także i z innymi kierunkami, które albo się nimi interesuję, albo proszę państwa sama pracuję i spotykam się ze studentami na zajęciach. Myślę, że tyle pani doktor. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani rektor za tę garść wspomnień, no, naszej tutaj wspólnej w końcu pracy. Tak jest. Zaczynaliśmy w dwójkę. Tak od jest. Początku. Bardzo dziękuję i chciałabym teraz prosić księdza profesora Michała Drozda, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, o kilka słów tutaj wprowadzenia w ten nasz dzisiejszy dzień i prezentację kierunku nauki o rodzinie. Widzę, że coś się zaczyna dziać. Przepraszam księże dziekanie względem tutaj filmiku, ale chyba mamy dalej jakieś trudności techniczne. Paulinko? Dzień dobry. Nie mamy już trudności technicznych, ale z chęcią myślę, że najpierw posłuchamy wypowiedzi, a później damy czas na film. Dobrze. Księże profesorze, dziekanie, oddaję głos. No, bardzo serdecznie witam państwa. Ja tu pewno jestem może najstarszym, a to jest właśnie piękne, ponieważ dominuje młodość na naszym kierunku nauki o rodzinie, który teraz prezentujemy, no i myślę, że na naszej uczelni. I to jest taki dobry znak dla wszystkich państwa, którzy nas teraz słuchacie, oglądacie, dlatego że nasza uczelnia jest ciągle młoda i kierunek jest młody. Jak pani rektor wspominała, 15 lat nauki o rodzinie to w stosunku do kierunków, które mają 600-letnią tradycję,
no to jest, możemy powiedzieć, że jesteśmy najmłodsi. Pani rektor mówiła o początkach. Ja chciałbym dopowiedzieć, bo pamiętam tamten czas, że ten kierunek był tworzony tak naprawdę z pasją i sercem. I dalej to jest dominujące na naszym kierunku nauki rodziny, ale to jest właśnie też domena rodziny, bo no, rodzina jest wokół serca małżeństwa i całej rodziny. I proszę Państwa, my w takim duchu chcemy ten kierunek prezentować, ale też taki duch jest na naszym kierunku. I młoda kadra, i fachowcy z poszczególnych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych, i bogata oferta również praktyk. I to wszystko tworzy nam bardzo wysoki poziom studiów uniwersyteckich. Pomaga zarówno, proszę Państwa, w takim indywidualnym rozwoju, bo jest to kierunek, który naprawdę też pomaga każdemu ze studentów, daje takie fundamenty życia w własnych rodzinach na przyszłość, ale też przygotowuje do no bo coraz szerszego spektrum pracy w wszystkich obszarach, które się zajmują rodziną, a dobrze, że tak się dzieje w Polsce, że coraz poważniej się traktuje wszystkie zagadnienia związane z rodziną, bo to jest przyszłość i fundament budowania całego społeczeństwa. Ja również tu podzielam myśl pani rektor, że na naszej uczelni i studiuje się, i przeżywa się młodość. Myślę, że gdzie bardziej można to przeżywać pięknie, jak właśnie studiując nauki o rodzinie, gdzie też dotykamy tego wszystkiego, co jest najbardziej bliskie człowiekowi. Tak, proszę Państwa, patrząc na nasze kierunki, na Wydziale Nauk Społecznych, które prezentujemy teraz, to chciałbym właśnie Państwa, zapraszając na szczególnie dzisiaj na kierunek nauki o rodzinie, powiedzieć, że ten duch rodzinny właśnie, nie tylko sam kierunek, ale duch rodzinny dominuje na naszej uczelni, że my rozwijamy tego ducha Jana Pawła II, który z wielkim sercem, z otwartością podchodził do każdego człowieka. No i to jest jakby domena naszej uczelni, małej, ale jednocześnie w takich bliskich, rodzinnych relacjach wykładowców do studentów, studentów do kadry zarządzającej kierunkiem. I to jest, myślę, coś, co jest naszym takim wyznacznikiem, powiedziałbym, skarbem. I co, myślę, Państwo doświadczycie, jeżeli przekroczycie progi naszej uczelni. I bardzo serdecznie zapraszam, dziękując i władzom uczelni, które reprezentuje pani rektor i pani dyrektor, pani doktor Katarzynie Kutek-Sładek, i działowi promocji za przygotowanie tej promocji. A dziękuję tutaj właśnie studentom, którzy są najlepszą wizytówką naszego kierunku i naszego wydziału. Zapraszam i być może się zobaczymy w progach na uczelni, aby to było w takim realnym świecie, nie tylko w tym świecie wirtualnym, w którym się teraz spotykamy. I tego spotkania sobie wszyscy życzymy. Ja również. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo księdzu dziekanowi. Może nam się uda teraz oficjalnie przywitać, Paulinko, tak żeby było już za nami to dzień dobry dla wszystkich. Także tych osób, które, no ciekawe, czy tutaj Kuba się z nami przywita. Myślę, że tak. Chcielibyśmy Państwa przywitać również w inny sposób. Proszę Państwa, pomysł na to dzisiejsze nasze spotkanie jest taki, idziemy trochę od historii, za co dziękuję tutaj pani rektor, w teraźniejszość, w którą nas wprowadził ksiądz dziekan. Teraz chciałabym oddać na moment głos jednemu z pierwszych absolwentów nauk o rodzinie. Daniel, musisz przypomnieć, bo ja nie pamiętam, sprzed 10
8 lat może. Daniel zawodnik, absolwent pierwszego i drugiego stopnia nauk o rodzinie, aktualnie pracownik, mąż, tata, ale to już myślę, że sam o sobie powie, tylko przypomnij Daniel, 8 lat, 9? Skończyłem 5 lat temu, skończyłem 6 lat temu nauki o rodzinie. 6. 11, to brzmi imponująco. No, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że mnie widać, tak? Drodzy Państwo, słychać mnie widać? Bo ja, ponieważ jestem niewidomy, to sam nie mogę tego skontrolować sobie tutaj na ekranie. Widać świetnie, słychać świetnie. Super. Tak, jest elegancko. To bombowo. Drodzy Państwo, więc ja zaczynałem kierunek nauki o rodzinie w 2010, czyli 11 lat temu, a kończyłem w 2015 pracą magisterską, czyli 6 lat temu. Nie wiem, czy byłem, chyba byłem rzeczywiście jednym z pierwszych absolwentów, no bo skoro kierunek ma kilkanaście lat, no to pewnie tak, jakoś jako czwarty rok chyba tam byłem, czy piąty. I dużo tutaj jakby padało już takich ciepłych słów dotyczących nauk o rodzinie i w ogóle studiowania na UPJP2, ale myślę sobie tak, ja to widziałem z perspektywy, jakby z dwóch perspektyw. Po pierwsze, byłem osobą bardzo poszukującą, bo nie miałem pojęcia, jak zapisywałem się na kierunek nauki o rodzinie, to nie wiedziałem, co ja w ogóle chcę robić w życiu, drodzy. Naprawdę, nie miałem o tym zielonego pojęcia. Miałem przeróżne marzenia, które krążyły wokół różnych nierealnych rzeczy, ale zapisałem się na nauki o rodzinie, bo przede wszystkim dlatego, że na tych naukach o rodzinie było, to był taki miszmasz. Było trochę socjologii, było trochę psychologii, trochę pedagogiki, trochę prawa. I tak naprawdę to były też takie studia, ja sobie pomyślałem, że tam liznę po kawałku różnych rzeczy, może się dowiem, co ja w ogóle chcę robić w życiu, bo nie wiedziałem, naprawdę, nie miałem pojęcia. I okazało się, że mam wykład i z prawa cywilnego, i z prawa kościelnego, że to nie jest tak, że wyłącznie teologia, a z drugiej strony, że mam wykłady z tak fascynujących rzeczy jak bioetyka, co wolno, a czego nie wolno katolikowi, jakby mówiąc w dużym skrócie. A obok tego była socjologia prowadzona zupełnie po świecku, czyli przyglądanie się różnym zjawiskom społecznym, a było też trochę medycyny, bo mieliśmy anatomię, była seksuologia, mieliśmy trochę psychologii i psychologii rozwoju i takiej ogólnej psychologii. Mieliśmy trochę pedagogiki, czyli trochę o nauczaniu, o jego różnych sposobach, stylach, o wychowaniu, jak wychowywać dzieci, a jak tego nie robić. Mieliśmy trochę polityki, polityki społecznej, była filozofia, etyka. Naprawdę no, po prostu taki ogromny miszmasz, który sprawiał, że jako 20-letni wówczas bardzo młody człowiek zaczynałem się w ogóle orientować, co ja chcę, czego ja pragnę, do czego ja dążę. I to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa to jest w ogóle studiowanie na Uniwersytecie Papieskim przez osoby niepełnosprawne. Ja jestem niewidomy i perspektywa studiowania na uczelni, która jest niezbyt duża w porównaniu z takim na przykład AGH-em, tak? Która jest niezbyt duża budynkowo. Ja tam się mogę odnaleźć. Tam nie ma ogromnych, gigantycznych placów, budynków, na których ja się muszę gdzieś szukać, gubić i tak dalej. Tylko to jest takie miejsce bardzo przyjazne. Ja wiedziałem, gdzie mam swój sekretariat, gdzie mam swoje sale wykładowe. Nie musiałem się przenosić od jednego do drugiego końca Krakowa i jeździć autobusami i tak dalej. Tylko byłem w jednym miejscu. To było bardzo, bardzo przyjemne, naprawdę. To były niewielkie grupy, 30-kilkuosobowe wtedy na roku. I to też było super. Wszystkich znałem z imienia, wszystkich znałem głosy. Mogliśmy się spotkać łatwiej, całą grupą, mogliśmy porozmawiać. No nie, no to było coś bardzo przyjemnego. To, o czym wspominała tutaj pani rektor Duda wcześniej. Mówiła o tym, że w trakcie studiów całe to życie akademickie jest bardzo przyjemne. I tak, to jest prawda. Ale teraz wróćmy się do kierunku nauk rodziny na chwilę. Czy warto go w ogóle studiować z perspektywy studenta i z perspektywy absolwenta? Więc o perspektywie studenta już mówiłem. Warto, bo ten kierunek po pierwsze daje takie, w ogóle taką możliwość, żeby się rozeznać, czego ja w życiu chcę. Po tym kierunku od razu dostałem pracę. Od razu w 2015 roku, jak tylko ukończyłem naukę o rodzinie, to zacząłem pracować w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Myślenicach. To jest takie miejsce, gdzie, nazwijmy to takie pogotowie psychologiczne, gdzie pomagamy ludziom. Więc jeżeli nasz przyszły studencie chcesz pomagać ludziom i jeszcze nie wiesz, jak to chcesz robić, czy chcesz być psychologiem, czy może nauczycielem, czy może pracownikiem socjalnym, czy może pracować w ośrodku pomocy społecznej, no gdziekolwiek. Jeśli chcesz pomagać ludziom, to nauki o rodzinie są świetną bazą do tego, bo przygotują cię do przeróżnych możliwości, jakie przed tobą stoją, pomagania.
I te możliwości można dalej rozwijać oczywiście, bo jak ktoś chce być pedagogiem, to można u nas iść na studium pedagogiczne, albo można samemu sobie poszukać potem dalszych kierunków i się rozwijać, tak? Ale już mamy jakąś bazę. Ja tak postąpiłem, ja tak zrobiłem, że zrozumiałem, że chcę pracować jako interwent kryzysowy i po naukach o rodzinie dostałem się do tej pracy. I to są studia, które mi bardzo w tej pracy pomogły. Bardzo różne rzeczy poustawiały, miałem sporą wiedzę i miałem też, drodzy, sporo praktyki, bo na naszych studiach się duży nacisk kładzie na praktykę. Przez kilka semestrów się robi praktykę, to jest praktyka w różnych instytucjach, można praktykować w ośrodkach pomocy społecznej, można w domach pomocy społecznej, to są różne rzeczy, teraz brzmią podobnie, ale jak traficie na nauki o rodzinie, to zrozumiecie różnicę, ta różnica jest całkiem spora. Można praktykować w ośrodku interwencji kryzysowej, no, nie naprawdę jest w jakichś spółdzielniach socjalnych. Jest naprawdę bardzo duża baza instytucji, w których można próbować swoich sił i to też coś nam pokazuje. To nam tworzy taką bazę instytucji, w których my w ogóle możemy szukać potem pracy. Więc ja na przykład miałem takie poczucie, jak szedłem na studia, że bardzo chcę pomagać ludziom, bo ludzie mi bardzo wiele pomogli. I myślałem sobie tak, fajnie by było spłacić trochę tego długu. No bo naprawdę, ludzie mi dali bardzo dużo, ja się często spotykam z ludzką dobrocią, z tym, że ktoś mi pomoże gdzieś wejść, wyjść, wysiąść, poszuka mi miejsca. No więc pomyślałem sobie, że bardzo bym chciał pomagać ludziom. Jak trafiłem na nauki o rodzinie, to zrozumiałem, że mogę, nawet ja, niewidomy, niepełnosprawny facet, mogę pomagać innym ludziom. Jak zdobędę odpowiednią wiedzę, to będę miał pewne możliwości, które sprawią, że tym ludziom pomogę. Ogólnie, tak podsumowując na koniec tej mojej przydługiej wypowiedzi, nauki o rodzinie to naprawdę dobry kierunek dla tych, którzy wiedzą, czego chcą, bo da bardzo wiele możliwości, i dla tych, którzy nie wiedzą, czego chcą, bo da bardzo szerokie spektrum takiego rozeznania. W ciągu tych lat studiów zobaczycie, co w ogóle w życiu robić można. Może chcecie być prawnikiem, a nauki o rodzinie przez wykłady z prawa wam pokażą, że tak, że to fajne. Że prawo administracyjne i słowa co do zasady to jest właśnie to, co lubicie, nie? Może chcecie być nauczycielem, ale jeszcze o tym nie wiecie, że to jest wasze powołanie. I spotkacie się z pedagogiką na naukach o rodzinie. Może chcecie być naukowcem, pisać doktoraty, pisać artykuły naukowe. No i będziecie siedzieć na przykład na socjologii i zrozumiecie, że to jest to, że badanie zjawisk społecznych to jest to. A może, no ja na przykład na naukach o rodzinie znalazłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz w swoim życiu, mianowicie znalazłem żonę. Ja byłem tam jednym z bardzo niewielu facetów, babek dookoła było sporo, no i to też jest fajne, nie powiem, tak już anegdotycznie. Ale ja tam znalazłem żonę i to była dziewczyna, o której wiedziałem, że ona naprawdę coś sobą reprezentuje. Jak się idzie na te studia, to się dostaje taką dawkę wiedzy i taką dawkę, nie wiem jak to ująć, takiego uspołecznienia jakby, takiego zwrócenia uwagi na potrzeby innych, że to tworzy i kształtuje ludzi niesamowitych. Ludzi, na których można polegać, ludzi, którzy są empatyczni, którzy mają dobre, ciepłe, otwarte, ale wcale nie naiwne serca. Więc podsumowując krótko na koniec, warto, zdecydowanie warto pójść na naukę o rodzinie, każdemu polecam. Bardzo, bardzo dziękuję, Danielu. Aż się wzruszyłam trochę, prawdę mówiąc, bo przypomniały mi się te nasze schody na Szujskiego i to pokonywanie ciągle tam góra, dół, góra, dół. Te wasze rozmowy, ta wasza grupa była szczególna, ja ją pamiętam, mimo że przez wiele lat przecież tyle osób się gdzieś tam przewinęło, mówiąc kolokwialnie, to ciągle jeszcze pamiętam te, właśnie tak mówiąc w cudzysłowie, Asia nie słyszy, mam nadzieję, te twoje dziewczyny, które ciągle gdzieś tam były wokół i rzeczywiście tutaj one cały czas są, cały czas gdzieś je spotykam, działają, pracujecie w bardzo fajnych, wartościowych miejscach, jesteście naprawdę świetnymi ludźmi i takie właśnie są nauki o rodzinie. Bardzo dziękuję, Danielu, za tę wypowiedź. No i słuchajcie, teraz czas na was, drodzy państwo, bo geriatria już była, wspomnienia moje, wspomnienia tutaj Daniela jako absolwenta, wprowadzenie naszych władz, za które bardzo dziękuję. I teraz ta kropka nad i, to co najważniejsze i to co bym chciała, żeby wybrzmiało najsilniej. Czyli głos i ja już się wyciszam absolutnie. Oddaję tutaj wam dziewczyny głos. Klaudia,
Karolinka i tutaj pozostałe dziewczyny. Bardzo proszę. To, co wy, studentki, o naukach o rodzinie sądzicie. Tylko proszę mówić tak, jak jest. Dziękujemy bardzo za to. Zapraszam. No więc ja jestem Klaudia Kasprowska, ze mną koleżanki Weronika Grzyb i Ania Wiatrowska i również Karolina Olbrych poprowadzi z nami prezentację na temat nauk o rodzinie. Więc ja myślę, że Karolina może już udostępniać prezentację. A ja też chciałam powiedzieć, że jeśli ktokolwiek z Was ma jakieś pytania, możecie je zapisywać na czacie. A my pod koniec odpowiemy na te pytania, chyba że one zrodzą się po prostu pod koniec prezentacji, to wtedy będzie taki czas też, mam nadzieję, że zostanie tego czasu, na to, żebyście te pytania nam zadali. Więc chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszym kierunku nauki o rodzinie. My jesteśmy na trzecim roku, Karolina jest na pierwszym roku już magisterki. No i najczęściej słyszę, ta prezentacja ma taką formę najczęściej słyszanych przez nas pytań na temat nauk o rodzinie. I takim najbardziej powtarzającym się pytaniem to, czy nauki o rodzinie to taki budżet? Tak, gdy mówimy z swoim znajomym, że studiujemy nauki o rodzinie, to zawsze jest a, okej, okay, ten taki budżet, tak? A my, że no nie. No właśnie nie. Tak jak tutaj już wcześniej mówił absolwent nauk o rodzinie, nauki o rodzinie to jest takie połączenie wielu tak naprawdę dziedzin. Mamy tutaj i psychologię, i pedagogikę, i właśnie to prawo. Naprawdę wszystkie te tematy podejmowane są tutaj na naszych norkach bardzo dokładnie, bardzo rzetelnie. Tylko jak powiedziałeś norkach, to jest też takie u nas dość specyficzne na kierunku, że przez skrót NOR wykładowcy często do nas o nas mówią norki. Albo wklejają zdjęcia norek do prezentacji. Zawsze to jest taki miły akcent taki. Tak. Więc na naukach o rodzinie mamy dwie specjalizacje. Na studiach pierwszego stopnia i na drugim stopniu jest jedna specjalizacja. My akurat jesteśmy rocznikiem, który ma to szczęście robić obydwie specjalizacje, bo robimy i terapię zajęciową, i mediacje rodzinne. Tutaj o terapii zajęciowej może powie coś Ania. Tak, więc na terapii zajęciowej po prostu uczymy się pracować z osobami niepełnosprawnymi, ale nie tylko, ogólnie z osobami, które są wykluczone społecznie. I mamy bardzo wiele ciekawych zajęć, takich jak z takich dziedzin jak ergoterapia, arteterapia, biblioterapia czy muzykoterapia. No i tak jak tutaj już dziewczyny powiedziały, mamy jakieś tam też zalążki psychologii przedstawione, pedagogiki, socjologii czy polityki społecznej, więc jest to bardzo ciekawa specjalizacja, która tak naprawdę otwiera nam drogę. Jest to taka podstawa, gdzie tak naprawdę człowiek wybiera, w którym kierunku chce się rozwijać. I to jest właśnie ta terapia zajęciowa i bardzo fajnym dopełnieniem są też mediacje rodzinne, czyli ta druga specjalizacja. I tutaj po prostu uczymy się też rozwiązywać konflikty małżeńskie czy rodzinne. Możemy być właśnie mediatorami rodzinnymi. I tutaj właśnie też pracujemy tam, uczymy się pracy jakby w poradnictwie rodzinnym, tak. Pojawia się dokładnie, pojawia się to właśnie duszpasterstwo rodzin, więc jest to też bardzo ciekawy specjalizacja. Włączył nam się slajd, ale może zaraz się tutaj wszystko właśnie dokładnie tak. Więc mamy tą właśnie wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, dowiadujemy się też tej wiedzy prawnej, socjalnej. Jest to naprawdę takie bardzo fajne dopełnienie tej terapii zajęciowej i warto też tutaj walczyć o tę drugą specjalizację, bo naprawdę jest super prowadzona na naszym kierunku. Ja myślę, że teraz oddam głos Karolinie, żeby powiedziała trochę o interwencji kryzysowej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Czy mnie słychać, czy nie? Słychać, Karolinko. Wszystko w porządku. Dobrze. Także ja jestem, tak jak już wspomniała Klaudia, jestem już po licencjacie, jestem aktualnie na drugim stopniu, na pierwszym stopniu ukończyłam terapię zajęciową. Aktualnie podjęłam specjalizację z interwencji kryzysowej i tak jak tutaj jest napisane,
Na tej specjalizacji jesteśmy przygotowywani do pracy z osobami w sytuacji kryzysu. Nawet właśnie tutaj, tak jak przed chwilą nasz absolwent wspominał, że on centralnie pracuje w ośrodku interwencji kryzysowej w Myślenicach i właśnie ta nasza specjalizacja ma nam ułatwić taką pracę. Nabywamy umiejętności, które pozwolą nam zapewnić wsparcie emocjonalne, czy też otoczyć bezpieczeństwem osobę w kryzysie. Też uczymy się, jakiej pomocy udzielać w poszczególnych kryzysach dla jednostki czy też grupy i uczymy się konkretnych metod, które pozwolą nam efektywnie działać, ale co też ważne, jest podkreślane to, jak samemu dbać o siebie w takiej pracy, żeby po prostu nie wypalić się zawodowo, ale też po prostu zadbać o własny komfort psychiczny, żeby móc jak najbardziej efektywnie pomóc drugiemu człowiekowi. I właśnie w tej specjalizacji mamy tak bardzo dużo, takie duże doświadczenie z rzeczywistością. Tutaj głównie nami zajmuje się właśnie pani dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach, pani Sylwia Michalec-Jękot. I właśnie to jest człowiek, z którym pracujemy na rzeczywistych przypadkach, z którymi ona spotkała się właśnie w swoim ośrodku. Spotykamy się z osobami, które rzeczywiście pracują z konkretnymi kryzysami, przypadkami, czy na przykład mieliśmy spotkanie, gdzie nam siostra zakonna opowiadała o tym, jak ona pracuje z samotnymi matkami, czy jak jest podejmowana praca z osobami, które stosują przemoc w rodzinie. Także tutaj mamy naprawdę takie prace na przykładach, poznawanie tych przykładów, poznawanie realiów tej pracy. Nikt nas tutaj nie okłamuje, nie słodzi nam tutaj. Jest nam bardzo otwarcie mówione, na czym polega ta praca. Wydaje mi się, że dzięki temu jesteśmy w stanie tak bardzo realnie przygotować się do tej pracy. Tutaj głos przejmą dziewczyny na początku. Kolejne pytanie, które bardzo często słyszymy, to a niby co można potem robić? I to jest tak często powtarzające się pytanie, że czasem człowiek sam zaczyna się zastanawiać, faktycznie, jaką ścieżkę tak naprawdę wybrać po kierunku nauki o rodzinie, bo to nie jest tak, że nauki o rodzinie przygotowują jakby do jednej ścieżki zawodowej i mamy wszystko jakby konkretnie określone. Możemy bardzo mocno dobudowywać sobie nasze doświadczenie też dodatkowymi rzeczami obok, ale głównie przygotowujemy się do pracy właśnie w takich miejscach jak warsztaty terapii zajęciowej, czy środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej i bardzo, bardzo dużo innych miejsc, gdzie tak naprawdę poznajemy te miejsca przez całe 3 lata studiowania. To też nie jest tak, że mówimy o wszystkim na sucho podczas naszego studiowania, bo chociażby na pierwszym roku zostaliśmy zabrani przez 2 tygodnie, byliśmy zabierani do różnych placówek, by pokazać nam jakby, jakie mamy możliwości pracy, tak. Więc no, jest to uświadamiane bardzo, bardzo mocno. To jest praktyka przede wszystkim, jest to pokazanie takiej rzeczywistości. Tak. A już po licencjacie możemy też zostać asystentami rodziny, więc każdy może po prostu rozeznać, czy to jest dla niego, czy może w jakimś innym kierunku się chce kształtować, czy też właśnie mamy język migowy, gdzie jest to też fajną podstawą na naszych studiach, że potem można jeszcze robić z tego różne inne dodatkowe certyfikaty. Jeżeli się to komuś spodoba, tak, złapie tego baktyla przysłowiowego, to naprawdę potem można to fajnie rozwijać, bo tą podstawę tutaj dostajemy. Tak, i jeśli chodzi w ogóle o tego asystenta rodziny, jesteśmy ogółem wspomniani w ustawie. Karolina, myślę, że więcej też może na ten temat powiedzieć, bo pracuje jako asystent rodziny, tak, więc możesz tutaj dookreślić wszystko. Tak, jest ono napisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest właśnie napisane o nas, że asystentem rodziny może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe właśnie z nauk o rodzinie. Tak, ja pracuję jako asystent rodziny, jestem akurat tak bardziej skonkretyzowanym asystentem, ponieważ jestem asystentem rodziny do dzieci z niepełnosprawnościami, ale właśnie w swojej pracy i pomagam rodzinom. To jest praca tutaj, wspieranie w wielu urzędowych sprawach,
pomoc po prostu rodzinie też w takich ich kryzysach. Na przykład jedna z moich rodzin niedawno była na kwarantannie przez 3 tygodnie, także ciągle byliśmy w kontakcie telefonicznym, to było takie wsparcie w ich kryzysie. Potrzebna była rozmowa, czy też nawet zrobienie zakupów, ale też głównie moja praca tutaj opiera się na pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to dzieci z autyzmem, Aspergerem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa i prowadzenie tutaj zajęć takich właśnie zajęć terapeutycznych, które dzieci umacniają, pomagają im wykształcić w nich poszczególne takie umiejętności, czy to kontaktów społecznych, czy nawet zaradności w takich sprawach codziennych. Tak. Ale co jest też ważne, co bym jeszcze dodała do poprzedniej prezentacji, tam były też wspomniane kurs, poprzedniego slajdu były wspomniane też kursy, które oferuje nam uczelnia. Są one dla nas za darmo, jako dla studentów i są, my na przykład uczestniczymy w certyfikowanym kursie mediacji i faktycznie potem możemy być tymi mediatorami. Są kursy językowe, można robić sobie języki obce na różnych poziomach. Jeszcze tych kursów naprawdę jest sporo i tak naprawdę dostajemy maile chyba co tydzień z przypominajką o tych kursach. Tak, że są szczególne miejsca, żeby brać udział. Kurs też był z profesjonalnego tworzenia CV, czyli jest też te kursy związane z doradztwem zawodowym. Dokładnie, więc jakby tutaj z każdej strony jesteśmy przez uczelnię zaopiekowani. Jak się rozeznać na rynku pracy, a to też jest ważne, żeby jednak w miarę ktoś nam to powiedział. Bo to też dokładnie. No i czy uczelnia oferuje mi jakąś pomoc? Oczywiście, jak każda uczelnia, myślę, stara się zaopiekować swoimi studentami jak najbardziej. Oczywiście, że są stypendia socjalne i są stypendia rektorskie. Myślę też, że na Uniwersytecie Papieskim nie ma też takiej wielkiej walki jakby o te stypendia rektorskie, przez to, że jest nas mniej po prostu w grupach. Nasze grupy są bardzo rodzinne i nie jest to tak, że jesteśmy jedną osobą z 80 w grupie. Jednak jest to mniejsze grono rodzinne. Ogółem te stypendia są. Jest to też doradztwo zawodowe, chociażby te kursy, o których dziewczyny wspomniały. Istnieje u nas biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami, ale tutaj odsyłamy na godzinę 15, gdzie jest kawa z bonem i możecie porozmawiać z osobami, które biurem się zajmują. No i oczywiście istnieje biuro do spraw studenckich. Gdyby były jakieś problemy studentów, to tam też zawsze można się udać i zgłosić. Dokładnie. Tam też zawsze otrzyma się pomoc. Dokładnie tak. Tak, to też myślę, że jest takie dość ważne, ponieważ często gdzieś spotykamy się z takim określeniem, że na tych dużych uczelniach, gdzie na kierunku mamy, nie wiem, 300 osób, to że jestem takim numerkiem, że nie jestem. Nie jestem tam człowiekiem, nie jestem osobą, tylko numerkiem. A tutaj właśnie jest ta rodzinna atmosfera, o której może powiedzieć Karolina, bo jednak jest dłużej od nas i też dłużej była w tej formie niezdalnej, tylko stacjonarnej, chociaż wydaje mi się, że nasza uczelnia i tak świetnie sobie radzi i bardzo mocno nas wspiera w tych też trudnych sytuacjach, ale tu oddaję głos Karolinie. Tak, nasza rodzinna atmosfera, najpierw może powiem od tej takiej strony właśnie stacjonarnej, kiedy mi się udało studiować dziennie na uczelni. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że na pierwszych zajęciach każdy wykładowca co do jednego wychodził, witał nas bardzo serdecznie i chciał nas każdego poznać. Pytano się nas, jak macie na imię, na nazwisko, skąd jesteście, dlaczego jesteście na tych studiach, jakie macie pasje. Jakby to też nie było tak, że ktoś wysłuchał i zapomniał o tym. Nie, cały czas właśnie to było wspominane. Też właśnie dzięki naszym pasjom niektórzy wykładowcy kierowali się na przykład, jak nas zainteresować zajęciami, więc to naprawdę bardzo mnie to tak uderzyło też właśnie, że to jest taka rodzinna atmosfera. Wszyscy się tutaj znamy. Siedzi się samemu na korytarzu, przechodzi wykładowca, podejdzie, zagada, na chwilę usiądzie, chce porozmawiać. Zawsze można też pożartować się na przykład z pracownikami na uczelni, w portierni.
Także to też taki skarb, że nie wchodzi się tam, nie wchodzi się na tą uczelnię tylko po to, żeby wejść na zajęcia i wyjść po prostu do swoich obowiązków. Tylko tam się wchodzi, jest się z tymi ludźmi, ci ludzie nas znają, pamiętają. I też tutaj dziewczyny bardziej szczegółowo powiedzą na przykład w jakich kwestiach tutaj to się przejawia jeszcze bardziej, ale też właśnie jak zaczął się cały koronawirus, to uczelnia oferowała wsparcie na przykład psychologiczne, czy jakieś rozmowy, można było się śmiało zwrócić po pomoc. Także widać, że nasza uczelniana rodzina troszczy się o nas zarówno jak jesteśmy na uczelni, ale też jak nie możemy się spotkać na żywo, jesteśmy tutaj ograniczeni przed komputerami. Tak, więc co do rodzinnej atmosfery. W naszej uczelni istnieje kawiarnia. Oczywiście teraz przez COVID no, nie możemy z niej skorzystać, ale my też jakby przez prawie 2 lata korzystaliśmy z kawiarenki, która jest na dole. No i rano kawa zawsze ratowała. Dokładnie. I zawsze tam można spotkać jakby swojego ulubionego wykładowcę, profesora. I nie ma takiej atmosfery, że profesor czy wykładowca czuje się jakąś taką wyższość, czuje się wyższość tego profesora nad nami. Oczywiście zawsze jest ten szacunek w relacji, aczkolwiek jak ktoś siedzi sam w tej kawiarence przy kawie, zdarzały się bardzo często sytuacje, że po prostu profesor podchodził, pytał, czy może się dosiąść i można było porozmawiać z każdym. Istnieje u nas również bistro, gdzie też można spotkać swojego profesora na obiedzie i jest z nim obiad, więc jest... Nie jest to niczym dziwnym. Tak, jest u nas to bardzo naturalne. I zawsze ktoś podejdzie, porozmawia i poprawi dzień. Tak. Istnieje też u nas na uczelni samorząd studencki, który naprawdę robi wszystko, żeby nam pomóc, żebyśmy też nie czuli się pozostawieni z problemem sami. Jeśli mamy jakieś nieścisłości co do chociażby działania czy wykonywania jakichś rzeczy, zawsze można się do nich zgłosić i oni zawsze pomagają, zawsze udzielają jakichś informacji. Jak nie wiedzą, to się dowiedzą. Dokładnie, tak. Więc tutaj zawsze można się do nich zgłaszać. No jeśli chodzi o typową panią z dziekanatu, którą możemy spotkać na wielu uczelniach w Polsce, u nas takiej pani, takiej typowej pani z dziekanatu nie ma, bo naprawdę wtedy, kiedy są godziny otwarcia dziekanatu, wtedy zawsze można wejść i zawsze pani, czy to na norkach, czy na pedagogice, czy na pracy socjalnej, panie są tam naprawdę wspaniałe w sekretariatach i zawsze udzielają wszelkich informacji, zawsze chcą pomóc jak najbardziej. Więc nie jesteśmy jakby niemile widziani. Dobrze, to może ja teraz troszeczkę opowiem o tym, odpowiem na pytanie, czy coś się dzieje na tej waszej uczelni oprócz siedzenia na wykładach. Dzięki właśnie temu, że miałam szansę troszeczkę postudiować na miejscu, to śmiało mogę się podzielić nawet doświadczeniem Erasmusa. Tutaj właśnie są zdjęcia z moimi koleżankami z roku, ale też tutaj zdjęcie po lewej na dole, właśnie tu z naszym ówczesnym prodziekanem, z księdzem profesorem Godawą. Miałyśmy okazję wyjechać na Węgry, na Uniwersytet w Debrecenie. Dokładnie byliśmy zakwaterowani w Hajdobuszormenach. I miałyśmy okazję przede wszystkim poznać ten uniwersytet, na przykład tam specjalnie na potrzeby uniwersytetu zostało zbudowane przedszkole, gdzie studenci uczą się po prostu pracować z dziećmi, przygotowywać się do swojego przyszłego zawodu. Miałyśmy okazję nawet poznać ośrodki pomocy takiej socjalnej i to były właśnie jakieś ośrodki pomocy społecznej, przepraszam, i dla osób niepełnosprawnych, także doświadczenie też, jak tam prowadzi się zajęcia terapeutyczne nawet dla dzieci niepełnosprawnych. To jest doświadczenie, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Niestety nie będę się za bardzo rozwlekać, żeby nam wystarczyło czasu. Jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać, to zapraszam. Później można do mnie śmiało napisać nawet na Facebooku, na Messengerze. Odszukać mnie po nazwisku. Także to było takie cudowne doświadczenie. To był tylko tygodniowy Erasmus tak naprawdę, ale miałyśmy szansę też spotkać się ze studentami tego uniwersytetu i wygłosić prezentację Faces of Modern Polish Family, więc
przez godzinę mówiliśmy po angielsku, miałyśmy prezentację przygotowaną tutaj właśnie razem z księdzem profesorem Godawą. Także to jest doświadczenie niezapomniane. Też jedna z moich koleżanek z roku, Ola, była na Erasmusie w Mediolanie. Wybrała sobie jedną z takich jeden z uniwersytetów na najwyższym poziomie, dostała się, świetnie sobie poradziła i też mówiła, że to jest doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę i też właśnie podszkoliła swój język. Także Erasmus to jest naprawdę świetna okazja, żeby się podszkolić, żeby troszeczkę poznać inną kulturę, żeby wzmocnić też swój język, ale właśnie też doświadczyć czegoś pięknego. Tak, także to Erasmusie. Wolontariaty organizowane przez przeróżne koła, które są na naszej uczelni. Sama osobiście uczestniczyłam w wolontariatach kolędowania w hospicjum i w hospicjum stacjonarnym i w hospicjum domowym, także to też była okazja przygotować kartki, upiec pierniki, wejść na oddziały i wnieść troszeczkę radości dla tych osób, a też mieliśmy szansę poznać te osoby. Także wolontariaty, które są na przykład organizowane przez różne koła, nie ograniczają się tylko do działalności swojego koła, czyli jeżeli na przykład nie będziecie należeć do żadnego koła, to i tak wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, żeby się angażować, tak jak na przykład nasze koło, które właśnie powstaje, o którym zaraz powiem, tworzy teraz, jesteśmy w trakcie zbiórki odzieży dla bezdomnych. Tak, również praktyki, czyli szansa takiego naprawdę spotkania się z rzeczywistością naszego zawodu, z tym, z czym się spotkamy. Praktyki możemy sami sobie zorganizować i tutaj mamy różne przestrzenie, o których też już wcześniej było powiedziane, MOPSy, GOPSy, również różne ośrodki terapii zajęciowej, pracy z niepełnosprawnymi, ale też na przykład nasza uczelnia podpisuje wiele porozumień takich z różnymi placówkami, czy na przykład mamy z sądem w Krakowie podpisane porozumienie, czy też będzie podpisane porozumienie z oddziałem onkologicznym, czy też nawet z fundacją, w której pracuję jako asystent rodziny. Także uczelnia Was nie pozostawia samych sobie i też chcę Wam pomóc w odszukaniu tych miejsc, gdzie moglibyście odbyć swoje praktyki. Organizacje studenckie to są tutaj koła naukowe, tak jak właśnie mówiłam, nasz instytut teraz stworzył koło naukowe studentów pedagogiki i nauk o rodzinie. To są miejsca, w których można rozwijać się naukowo, można poszerzać swoją wiedzę, można też zdobywać jakieś dodatkowe umiejętności, ale też i właśnie organizować przeróżne akcje, w których pomożemy drugiemu człowiekowi. Tak, także zapraszamy oczywiście do naszego koła. Tutaj organizacje studenckie są bardzo otwarte, na przykład nawet mamy sekcję smoczych łodzi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to Was zapraszamy, żeby poczytać nawet na naszej stronie, na czym to polega, nawet nie powiem specjalnie, żeby tutaj zasiać troszeczkę ciekawości. Także organizacje są bardzo otwarte, zachęcają do działania i oczywiście są też piękną wizytówką naszej uczelni. Tak, i ja myślę, że jeszcze do organizacji studenckich warto wspomnieć dla osób uzdolnionych muzycznie, że mamy chór psalmodię, który działa też bardzo prężnie u nas na uczelni. No, jest znany. Tak, jest na naprawdę wysokim poziomie, więc każda osoba, która też chciałaby może rozwijać się muzycznie, też ma taką możliwość. No i jest też duszpasterstwo akademickie. Również, więc jest tego naprawdę dużo, każdy może znaleźć coś dla siebie. No i na sam koniec, uśmiechem, najczęściej słyszane przez nas pytania dotyczące norek i w ogóle naszej uczelni. Jedno z takich częściej padających to, czy wasi wykładowcy to tylko księża? Oczywiście, że nie. Mamy bardzo dużo świeckich wykładowców, profesorów. Oczywiście, że są również wykładowcy, profesorowie, którzy są księżami, ale znaczna większość to świeckie osoby i też nie odczuwamy jakiejś różnicy, jeśli prowadzi to osoba świecka czy ksiądz, więc... Dokładnie, więc tak naprawdę, jeśli ma się otwartą głowę, to każdy jakby poczuje się dobrze na takich wykładach i nigdy jakby nie ma też sytuacji takich, że nie można wyrazić swojego zdania czy wejść w jakąś taką mądrą dyskusję.
bo to też trzeba zaznaczyć, ale naprawdę nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś był jakby zepchnięty na bok za swoje gdzieś tam może inne poglądy. Żeby się do Was dostać, trzeba się wyspowiadać u rektora. Oczywiście, że nie. To tylko plotka. Idziemy na papieski tak. Składamy papiery. Nie ma tu żadnych innych wymogów. Tak samo, czy żeby dostać się na papieski, trzeba mieć opinię ze swojej parafii? Nie. Też nie. Miałyśmy takie pytanie zadawane do nas? Nie. Nie. No i czy modlimy się przed każdym wykładem? Nie, nie modlimy się przed każdym wykładem. Jasne, że zdarzy się, że któryś wykładowca zaprosi do wspólnej modlitwy przed którymś ze swoich wykładów czy ćwiczeń. Ale to nie jest też obowiązek. Tak, tak. Jeśli ktoś ma takie życzenie, chce, to jak najbardziej jest pozostawione. Że nie chcesz, nie musisz. Bądź z nami po prostu. Mhm. Dokładnie. Tak. No i na tym jest koniec naszej prezentacji. Dziękujemy wszystkim za uwagę. No i zachęcamy do zadawania pytań. Chociaż jedno pytanie się na czacie pojawiło. I jest to pytanie, czy można po tych studiach robić aplikację kuratorską? Tego, co my wiemy, to nie można. Nie. Mam nadzieję, że tutaj pani dyrektor jest w stanie lepiej odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że nie wiem, czy pani doktor Katarzyna jest z nami, pani Katarzyna Wojtanowicz, bo widzę, że jest zalogowana, ale nie wiem, czy jest po drugiej stronie, bo to, co ja wiem na tę chwilę, to aplikację kuratorską można robić po ukończeniu studiów wyższych drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich, także nauk o rodzinie i kierunków pokrewnych, czyli pedagogiki, psychologii, socjologii i innych. Ale myślę, że tutaj o taką bardzo szczegółową rozmowę na temat mediacji rodzinnych i aplikacji kuratorskich, to myślę, że możemy zaprosić też panią Gabrielę, jeśli byłaby zainteresowana, żeby z nami pozostać na godzinę 10:00. Mamy spotkanie z Instytutem Pracy Socjalnej i tam na pewno takie szczegóły tutaj pani dyrektor będzie umiała nam przekazać, bo jest naszym mediatorem, prowadzi u nas zajęcia, także kurs, o który panie wspominałyście, więc tutaj na pewno najbardziej będzie na bieżąco w tych przepisach prawa, które cały czas się zmieniają jednak względem właśnie mediacji. Chyba, że, bo widzę, że Basia jest włączona, chyba, że Basiu coś powiesz. Włącz mikrofon, bo cię nie słychać. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Super, teraz tak. Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o aplikację, owszem, trzeba mieć ukończone studia magisterskie na kierunku społecznych, tak, to jest pedagogika, nauki o rodzinie, praca socjalna, socjologia i wówczas należy złożyć stosowne egzaminy, przystąpić do tych egzaminów, rozpocząć aplikację, która trwa co najmniej rok. Wtedy właśnie osoba pracuje już tak realnie właśnie w tej perspektywie w warunkach sądowych, realizuje określoną działalność kuratorską i kończy to takim głównym egzaminem. Właśnie tutaj ten egzamin mianowicie uprawnia do nadania tytułu kuratora zawodowego. Tak to wygląda w wielkim skrócie. Dobrze, ja bardzo dziękuję moim norkom, kochanym studentkom, pracownikom, absolwentom i wszystkim. Karolinko, tak, idę po zdjęciach. Danielu, Weroniko, Klaudio, Aniu, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I Paulinko oczywiście, zapomniałam.